Witam serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Dark Souls 3 i gramy w The Ashes of Ariandel. No i sytuacja jest dosyć nietypowa, moi drodzy, też nie będzie kamerki, bo nagrywam ten odcinek dosyć na szybko. A mianowicie chodzi o to, że po prostu po raz kolejny nastąpiła ta sama sytuacja, czyli przełączyły mi się mikrofony, teraz jest ustawiony odpowiedni. I niestety, przechodząc po raz drugi odcinek tego DLC, już nie miałem zapisu zrobionego wcześniej, więc nawet nie miałem jak powtórzyć pewnej części tego etapu, tak żeby tam były znajdźki do znalezienia i też pojawia się jeden wróg, który się nie respi. W związku z tym, no już kolejny odcinek, czyli trzeci z DLC, zaczyna się od tego, że mówię o tym, że tego odcinka, który oglądacie teraz, nie ma. No ale później wpadłem na pomysł, że mogę wejść na moją inną postać, mianowicie Sir Wagnar Royce tutaj się pojawia, 155, moi drodzy, soul level, to jest na NG+, tak? Czyli jeszcze trudniej tutaj pewnie będzie, mogą być jakieś przedmioty dodatkowo, których nie ma na nowej grze, nie wiem czy w DLC jakieś różnice występują tego typu w Dark Souls 3. No ale dzięki temu będziemy mogli przejść po prostu ten etap, a od kolejnego odcinka powracamy do Sir Nihilesta, który towarzyszył nam przez całą tę podróż. Plus jest taki, że kolega Wagnar ma secik, jak widzicie, rycerza katedry, także jest dokokszony na maksa. Miałem tu Invade'a i przegrałem, ale było naprawdę było, niewiele brakowało po prostu. I ja byłem na hita i przeciwnik był na hita, no i niestety wygrał on tę walkę nerwów. Ten etap już mamy za sobą, ja tutaj szybko tylko powybijam tych wyznawców i lecimy dalej. Będziemy przechodzili dzisiaj ten fragment, gdzie są rycerze z Milwood, gdzie jest łucznik na wieży, ponieważ w poprzednim odcinku tam zginąłem, więc nie udało mi się tego etapu przejść w pełni, dlatego też chciałbym go wam zaprezentować. Jakby co, korzystamy z ciężkiego Claymora plus 10. Czyli skaluje się ten Claymore z siłą, rzecz jasna, lepiej. I swoją drogą też, w związku z tym, że ta postać była trochę do PvP przystosowywana, to mam też delikatnie wylewelowaną wiarę po to, żeby móc na siebie rzucać cud od nowa. On powoduje, że kiedy otrzymamy śmiertelne obrażenia, to nie umieramy raz. I wtedy ten cud z nas schodzi, tak? Więc możemy jednego hita generalnie przyjąć więcej, niezależnie od tego, ile obrażeń ten hit zada. A więc przechodzimy dalej. Tutaj jeszcze na tej postaci nie byłem, dlatego jest tutaj przedmiot też. Będziemy musieli zawalczyć z wilkami i z dużym wilkiem również, jak sądzę. No później przejdziemy już do etapu, który mnie interesuje. No, zastanawiam się, czy faktycznie będzie jakoś tutaj znacznie trudniej na tym DLC. Już przywołałeś kolegę. Dobrze, dwa hity. Widzę, że są do wilka potrzebne. No i teraz się zbiegnie cała watacha oczywiście. No naprawdę to jest niestety jedyny sposób, żebym wam to zaprezentował. Myślę, że lepiej pokazać ten etap DLC na NG+ i na innej postaci, niż w ogóle wam go nie pokazywać, nie? O, teraz zeszłem na hita. Czyli jak nam mierzy w rękach, to... No nie, czyli na dwa hity, ciekawe. Czyli może... Czyżby atak z przewrotu był silniejszy? Może jakimś cudem tak się dzieje? Nie wiem. No na pewno kolega tutaj Wagnar jest bardziej odporny. W ogóle ma znacznie wyższe statystyki, no bo w końcu to jest tam 100 któryś poziom, nie? Nihilest nie ma nawet jeszcze chyba setnego poziomu. O, trafiło mnie to? Dziwne. Dobra, łykniemy sobie. W porządku, no i co? Teraz zawalczymy z dużym wilkiem w takim razie. On tam siedzi na tej skale, już go widać. Nie mam łuku, bo sobie postanowiłem wyposażyć właśnie ten ekwipunek i to niestety powoduje, że tu jeszcze małe wilki są również. Więc no chciałbym najpierw je w miarę możliwości wyczyścić, a dopiero potem striggerować tego dużego. Chodźcie wilczki, chodźcie. Chodźcie, chodźcie, nie wciągajcie mnie tam do swojego taty, czy do swojej mamy, czy po prostu do swojego wilka alfa, swojego przywódcy. No już się striggerował ten duży, dobra. No to w takim razie miecz w dwie łapy. Okej, łyknę, mimo że trochę mi będzie żal tego Estusa. W sensie będzie mi on pewnie potrzebny na tych rycerzy z Milu. Sądzę, że na nowej grze nie będą każdy robić pewnie.
Oni są hardcore'owi na nowej grze po prostu. Więc na NG+ odstawiam, że to będzie już hardcore. Bardzo. Niestety. Claymore jest oczywiście bronią bardzo podobną do miecza Czarnego Rycerza. Też to jest wielki miecz. Różnica główna jest taka, że po pierwsze... A, temu wilkowi nie trzeba zabierać całego hapsa, tak? No dobrze, to spoko w sumie. Różnicą jest po pierwsze mocny atak, czyli mamy pchnięcie zamiast tego takiego uderzenia z dołu oraz to, że Claymore ma inną zdolność specjalną, czyli gotowość, tak? A zatem możemy w ten sposób przybrać postawę i wykonać taki atak rozbijający gardę. A to jest mocny atak od dołu, oba one chyba gardę rozbijają, także to jest, powiedzmy, alternatywa dla kopniaka. Pewnie to jest lepsze, no przy okazji łatwiej to wykonać niż kopniaka, no bo jak już mówiłem w którymś z odcinków, kopniaka wcale nie jest tak łatwo zrobić, nie? Okej. No to wyruszamy w takim razie do etapu, gdzie zginąłem wcześniej. Tutaj mnie pokonał bodajże ten duży wyznawca, nie wyznawca, a rycerz z Millwood z buławą. Dzień dobry panu, pan mnie zauważył już, czy... Pan mnie zauważył, ale pan by chciał jednak, żeby mnie kolega jeszcze tutaj dopadł, tak? Dawaj, dawaj, rycerzu, ja nie lubię z tobą walczyć bardzo. A ci są, szczerze mówiąc, jednym dla mnie z najtrudniejszych przeciwników w DLC. Przynajmniej jak na razie, zobaczymy co będzie dalej. Oj. Backstab jest na nich naprawdę dobry, aczkolwiek jak widzicie, backstab nie załatwia sprawy niestety, nie? To jest naprawdę ciężki etap tutaj. O, coś buchnęło, odłamek tytanitu. A więc mam nadzieję, że uda się ten etap zrobić. Dobrze, wiecie co, ja właściwie zorientowałem się właśnie, że na YouTubie poprzedni odcinek się przetworzył, w sensie odcinek pierwszy z DLC do jakości HD, więc ja teraz zrobię cięcie i powrócę do nagrywki po prostu, jak już ten odcinek zaploaduję, żebyście wy już mogli po prostu sobie oglądać. Także łyczek z Estusa i widzimy się niebawem. Okej, lecimy tutaj. Swoją drogą w międzyczasie zorientowałem się, że to DLC raczej nie nazywa się The Ashes of Ariandel, a po prostu Ashes of Ariandel. V to jest Ringed City, zdaje się. Nie wiem w sumie dlaczego tak, ale wychodzi na to, że tak właśnie jest. Ja cały czas mówiłem The Ashes of Ariandel, no ale w sumie brzmi to dobrze, nie? Nie wiem skąd ta różnica po prawdzie. Tu chyba jeszcze nie byliśmy. Także tam właśnie na górze jest ten łucznik. Te strzały, swoją drogą, zobaczcie, one po chwili wybuchają, nie? Czyli są podwójnie niebezpieczne. No właśnie, nie mam łuku. Coś do lurowania wrogów bym potrzebował, może zatruty nóż do rzucania. No ja na tej postaci naprawdę mam mnóstwo rzeczy i mam na tej postaci ten pierścień kota nieszczęsny, o którym cały czas mówię. O, jest, są, dobra, nie będzie nawet potrzebny nóż do rzucania. Dobra, wilk. Ja bym z wilkiem chciał zawalczyć najpierw. Chyba, że jakiegoś backstaba się uda tego kolego zasadzić może? Szybko ten koleś naprawdę się odwraca. Gdzie ten wilk pobiegł? O, jesteś. Ach. Straszne są naprawdę. Już widzę, że będę cierpiał brak estusów. Dobra, chyba dostanę hita, no, ale przynajmniej wilk jest z głowy. Dobra, ja muszę go wyciągnąć tutaj. To jest chyba nawet ten, który mnie już raz zabił, nie? Kolejny estus idzie w odstawkę niestety. Tu chyba już jestem poza zasięgiem tych strzał. Dawaj. Zauważcie, że ta buława ma kamień. Ła. Na trzonku, jako trzonek. Bo się zapędziłeś teraz, przyjacielu. Zapędziłeś się. Sir Wagner ma oczywiście też znacznie więcej wiadomości pozostawionych, więc częściej będą one oceniane. Odłamek tytanitu z niego dropnął. No właśnie takie rzeczy z nich lecą. Chyba też ciężkie klejnoty z nich mogą dropnąć.
Tak mi się zdaje. Dobra, teraz raczej będziemy raszować do tej wieży tam. Gdzie jest łucznik? Ty jeszcze tutaj jesteś? O, dobra, ciebie się nie spodziewałem. Rycerzu z Millwood. No w sumie tak, w sumie chyba na tym etapie tego odcinka jeszcze nawet nie wiemy, że to są rycerze z Millwood. Ale w tym odcinku się tego dowiemy. Bo będą ich przedmioty do znalezienia tutaj. Ja też się przyznam wam, że na etapie, kiedy ja nagrywam ten odcinek, już przeszedłem... Oła. Przeszedłem już całe Ashes of Ariandel. Po prostu... Nie jest to DLC za długie. Ono jest tak, no, podobno o połowę krótsze, mniej więcej, niż The Ringed City. Także jeszcze, na szczęście, będzie sporo też tego przed nami. Ale po prostu, no, złapałem taką zajawkę, że przeszedłem właściwie w weekend do Ringed City i tyle. Mam nadzieję, że dla was to nie będzie jakiś problem. W sumie komentarze są na razie w ilościach dosyć małych i takiego typu raczej, że nawet nie bardzo mam możliwość jak tam odpowiadać na nie w odcinkach, bo po prostu nie padają jakieś specjalne pytania, które wymagałyby takich odpowiedzi. Ale oczywiście nadal tym osobom, które komentują... Tu od razu mnie zaatakujesz, tak? Dziękuję wam serdecznie za to, że oglądacie te odcinki, że jesteście ze mną, że raz na jakiś czas postanawiacie się odezwać. Naprawdę jest to dla mnie bardzo miłe. Mam dzięki temu poczucie, że nie rzucam tych odcinków w próżnię. Oczywiście, no... Samo granie i nagrywanie już mi daje przyjemność, tak? Więc... Nawet... Gdyby nikt tego nie oglądał, to tak czy siak nadal sprawi mi to frajdę. Ale wiadomo, jeżeli się okazuje, że jeszcze ktoś ma przyjemność z oglądania tych odcinków, no to dla mnie frajda jest tym większa. Ej, ziomeczku. Daj spokój. No właśnie, to jest to, że oni, mimo że są już teoretycznie na low HP, to nadal są piekielnie groźni. Ponieważ ich wcale nie jest łatwo zaspamować, rycerze z Millwood generalnie tak, no co, po dwóch atakach mniej więcej z wielkiego miecza są lekko zachwiani, nie? Więc to jest wszystko, co można uzyskać, a po tym zachwianiu mamy czas na rola, ale już jak wykonamy kolejny atak, to oni i tak nam zasadzą hita, więc naprawdę nie jest z nimi lekko. Tu jest jaszczurka, ona na szczęście się teraz nie striggeruje i ja, nagrywając ten odcinek po raz drugi, już odkryłem, jak ją w prawidłowy sposób zaatakować, żeby nam nie uciekła. Natomiast to, moi drodzy, jest rycerz z Millwood, który ma ten łuk właśnie, nasz gnębiciel tutejszy. Co więcej, to jest rycerz z Millwood, który ma czerwone oczy. I najlepszym sposobem na niego tutaj jest go po prostu zepchnąć. Oj. Bałem się, że będzie to o jeden atak za dużo. On spada, umiera i mamy go zwyczajnie z głowy, także to jest właśnie sposób. Dobrze, zanim pójdziemy do jaszczurki, to najpierw zbadamy sobie górę, ponieważ jak do niej zaskoczę już, no to potem musiałbym zejść na sam dół, znowu tu po drabinie wchodzić, więc nie róbmy sobie dodatkowej roboty. Tam jest przedmiot. No jak widzicie, można by próbować do niego skoczyć stąd. Ale to jest dosyć niebezpieczne, więc przejdziemy sobie tu na zewnątrz i dojdziemy do niego z góry. I to, jeżeli pamięć mnie nie zwodzi, będzie tarcza tych rycerzy. I ta tarcza jest naprawdę spoko. Dusza szanownego starego Wygi. Moi drodzy, tutaj na nowej grze leży też dusza, ale mniejsza. Także to jest przedmiot po prostu z NG+. No wiadomo... Na NG+, mamy postać znacznie bardziej wykokszoną, więc też więcej dusz potrzebujemy do levelu. Popioły kapitana, ten przedmiot tutaj znajdujemy również na nowej grze. On daje nam oczywiście nowe przedmioty, opiekunki, kapliczki. Coś chciałem wam pokazać. Aha, właśnie, chciałem wam pokazać, ile jest wymaganych dusz. No zobaczcie, level 1 na tym etapie kosztuje ponad 165 tysięcy, więc już naprawdę dużo.
Okej, okay. I żeby do tamtej znajdźki dotrzeć, to musimy sobie zeskoczyć tu po belce. I proszę bardzo. Topór wojenny z Millwood to jest, okej. Okay. To jest ten topór, którego używają ci kolesie z tarczą. Czyli tarcza będzie gdzie w takiej sytuacji? O. A jaszczurka jest tam. Aha, dobra, czyli tutaj jeszcze musimy zejść i tarcza będzie chyba tutaj. Tak? Gdzie ta tarcza jest tej? Dobrze, no tak czy siak, żeby jaszczurkę dojechać, to najlepiej sobie zeskoczyć tu i po prostu zrobić na nią atak z wyskoku. Ja sobie swoją drogą założę sławetny pierścień kota, o którym tyle mówię. O, zobaczcie, widzicie, on naprawdę istnieje. Naprawdę ten pierścień istnieje, a ja nadal nie wiem, gdzie go zdobyć. To jest po prostu przykra dosyć sprawa. O, no i to jest najlepszy sposób, moim zdaniem, na tę jaszczurkę, bo dzięki temu naprawdę ona nam nie ucieka. I zobaczcie, jest wspomniana tarcza. I tę tarczę ja nawet sobie wyposażę, bo ona jest mega spoko. Po pierwsze, ma ona 100% absorpcji obrażeń fizycznych. A po drugie, zobaczcie, powoli regeneruje punkty życia, czyli działa jak pierścień księżniczki Słońca. Tarcza ta została poświęcona dzięki umieszczeniu na niej wspaniałego, choć nieco już wyblakłego symbolu duchowego dębu. I ma umiejętność znajomość oręża, czyli możemy używać specjalnego skilla, mając broń w jednej ręce, tak? Czyli, o, widzicie, od razu mogę przyjąć tę postawę i wykonać przełamujący atak. Szczerze, no w sumie może to by było spoko, nawet jej tak nie ripostuje, więc nawet może ta cecha tarczy jest lepsza niż dla mnie niż ta tarczy rycerza Lothric, która pozwala wykonywać parowanie. Dobrze, to jest wszystko tutaj w tej wieży. Ja te tarcze sobie wyposażyłem też na mojej normalnej postaci w DLC. Może nie na normalnej, a po prostu na sernich i leście. Ponieważ no tutaj naprawdę tych estusów mi brakuje, nie? Ci wrogowie zawsze mi zadają obrażenia praktycznie, więc jest hardkorowo. Czy ja mogę robić normalne role? Z tym mogę. Tu mamy drop z tego łucznika czerwonookiego, który spadł na dół. I będą jeszcze jacyś wrogowie tutaj. Będzie chyba jakiś jeszcze rycerz z wilkiem. Aha, ale tutaj też znajdźka jakaś była. O, tutaj coś jest. To będzie pewnie jakiś klejnot do zaklinania, tak obstawiam. Tak, ciężki klejnot. Niezbyt wartościowe to jest dla mnie na tym etapie. Ale spoko, nie? No, duch eksploracji nie może umierać. A swoją drogą, po pilną butelkę Estusa mogę sobie usunąć. To miałem właśnie na to PvP, żeby sobie móc rzucać cud. A ten cud ze mnie zszedł? Ja otrzymałem śmiertelne obrażenia czy jakoś? Czy ten cud może z czasem znika? Nie wiem. Dobra, mniejsza z tym. Tak czy siak, chciałbym sobie wilka zdurować, ale wątpię, żeby to się udało. Nie, na pewno. No właśnie, już się zainteresowali obaj. No dobrze, wilk zdjęty, to podstawa. No i zostaje nam rycerz z Millwood z toporem. Ciekawostka. Oni robią taką szarżę, właśnie to było chyba to nawet. I to jest okrzyk bojowy. Nowy okrzyk bojowy, którego pozwala używać ten właśnie topór, który zdobyliśmy na wieży. Topór wojenny również miał okrzyk bojowy, to jest startowa broń wojownika, ale tamten okrzyk bojowy po prostu tam zwiększa zadawane obrażenia bodajże. No jakoś oczywiście czasowo, nie? Więc w DLC dostajemy nowy topór z nowym okrzykiem bojowym. Kość wiodąca do domu, to jest, nie wiem naprawdę, po co oni dają na DLC taki przedmiot. No naprawdę, nie wiem, może są ludzie, którzy nie pokonali czempiona Gundyra i wyruszyli do DLC, no to dobra, dla nich ta kość wiodąca do domu jest potrzebna, nie, ale ja i na tej postaci, i na sernich i leście mam po prostu zwyczajnie fragment krętego miecza, więc absolutnie mi to nie jest potrzebne. Co ja mógłbym sobie tu założyć mądrego? No tutaj mam naprawdę mnóstwo pierścieni, mam też już część pierścieni z NG plus po prostu, czyli pierścienie na plus 1. No ponieważ miałem ambicje, żeby robić platynę z Dark Souls, ale
No jakoś, jak to jest naprawdę hardkorowe, bo pomijam już fakt, że trzeba znaleźć wszystkie pierścienie, to jest jak najbardziej do zrobienia, po prostu trzeba przejść grę na NG, na NG+, i na NG+, 1 czy plus 2, nie wiem jak to się tutaj dokładnie nazywa, ale no po prostu przejść 3 razy grę pod rząd, żeby zdobyć te wszystkie pierścienie. O, to sobie jeszcze wyposażę. Ciekawe, czy to się stakuje z tarczą, mam nadzieję, że tak. Aha, tu mamy drzewko. Tak, ono żyje. Wyposażę sobie firebomba na wszelki wypadek. No żyje, żyje, czyli jakieś takie było niemrawe, nie chciało mnie zaatakować. O czym to ja mówiłem? Aha, o tej platynie. Ale największy problem z platyną w Dark Souls 3 jest taki, że wymaga ona wykonania questów dla przymierzy, tak? A to są questy, które no na przykład, powiedzmy, nie wiem, dla rycerza słońca, tak? Trzeba po prostu zdobyć odpowiednią rangę, czyli odpowiednią ilość słonecznych medali, żeby tam otrzymać jakieś cuda. Bo trzeba zgromadzić wszystkie cuda, tak? A jakieś tam chyba jeden czy dwa cuda się zdobywa właśnie z tego przymierza. Żeby to zrobić, no to trzeba, wiadomo, grać w kooperacji. A to wymaga mnóstwo czasu po prostu i czekania, no wiecie, ja muszę zostawić znak przyzwania i czekać, aż ktoś postanowi skorzystać z mojej pomocy tam. Co tam się dzieje z tym martwym wilkiem? Jakiś ragdoll po prostu straszny. Ej, nie wiem, czy to była nęcąca czaszka, kiedy grałem Nihilestem. Może była. Ale nie pamiętam w każdym razie. Oj, zaraz dostanę z łuku, no właśnie. Tam mamy dwóch łuczników i to też powoduje, że ja będę musiał jakąś, nie wiem, dziwnego rodzaju akcję wykonać. Czy to drzewo żyje, czy nie żyje? Sprawdźmy, to chyba nie żyje. Dobra, jest martwe raczej. Ponieważ tam jest dwóch łuczników i wilk, przynajmniej jeden. No możliwe, że te pierścień księżniczki słońca starczą się stakują, bo zobaczcie, pasek zdrowia dosyć szybko mi się przywraca. Grając Nihilestem, po prostu ich zesnajpiłem łukiem. Natomiast teraz nie mam pomysłu, co zrobić, bo mam takie obciążenie, że łuku nie poużywam. Dobra, może ja tutaj przyjdę, żeby zlurować wilki, a nawet dwa wilki są, trzy wilki. A, no to super klawo. Dobra, najpierw sobie zlurujemy wilki w takie miejsce, żebym był poza zasięgiem tego łucznika. A potem jakoś spróbuję z tymi łucznikami zawalczyć, ale naprawdę dwóch ich tam jest i nie pamiętam, jakie oni mają bronie. No tak czy siak, niezależnie od tego, czy mają te wielkie maczugi, czy też korzystają z toporów, no to tak czy siak jest to ciężka piłka, jak dla mnie, walczyć z dwoma takimi. Chyba ten wilk jeszcze żyje, prawda? Żyje, dobra. Ale mamy go z głowy. Jak ja mam sobie z nimi tutaj poradzić? W ogóle też jest tutaj dziwna sytuacja, jedyna taka w Dark Souls 3, że ci wrogowie, jak mnie tutaj nie ma, znikają po prostu jakby, nie? W sensie ja rozumiem to, a może ten jak już wyciągnął topór, to... Aha, obaj teraz będą za mną biec, tak? No to wspaniała informacja. No myślałem, że to był ten cios, gdzie on wbija maczugę w ziemię, ale jednak nie. Chciałbym go zbackstabować, ale to naprawdę nie jest łatwe, wierzcie mi. No dobra, udało się, więc to mnie animacja oczywiście uratowała teraz dosyć... A dlaczego mi zmieniło na tamtego kolesia cel? To było naprawdę niefartowne. O czym to ja mówiłem? O czymś mówiłem, ale no ta walka, sami widzicie, co tutaj się dzieje, nie? Także... Dobra. Mamy spokój, myślę. Stamina. Okej, ja się healnę, bo nie ma co ryzykować. Oj, to było bolesne. Znaczy w sumie nie dostałem za dużo obrażeń, ale jakoś tak mnie dziwnie wytrącił z równowagi. Myślałem, że on już zginie. Okej,
Okej, dobra. Ułamek Titanitu. Kolejna odpowiedź oceniona, proszę. To już w ogóle odkąd odpaliłem Sir Wagnara Royce'a, tę postać, to już chyba trzecią ocenę dostałem. Nie wszystkie chyba są nagrane. Zobaczcie, Wielki Łód z Millwood i Wielka Strzała z Millwood. To jest oczywiście drop z tej miejscówki. Czy tu jest sens zeskakiwać? No raczej nie, raczej nie. Także z tej strony mamy wszystko badane. Ja wpuszczę psa do pokoju i pędzimy dalej. Czeka nas tak naprawdę już jedna akcja, dosyć gruba akcja, ale jedna. Oj, oj, drzewko, drzewko. Myślałem, że wszystkie drzewa są tutaj wybite, a widzieliście od drzewa, które poruszało, także naprawdę niektóre potrafią to robić. Albo wszystkie potrafią to robić, a nie wszystkie to robią po prostu, też tak może być. Czeka nas tu jedna akcja i będziemy tak naprawdę kończyć odcinek, no wygląda na to, że nie będzie on za długi. Ale po prostu dalsze rzeczy... A nie, ej, dobra. Spoko, właśnie zorientowałem się, że jeszcze w sumie trochę rzeczy będziemy mieli do zrobienia. Jeszcze wyruszymy sobie do nowej lokacji tutaj i dopiero jak dotrę do tamtej lokacji, to będziemy kończyć. Także jeszcze spokojnie, myślę, że oho, może nam nawet za 20 minut, pół godziny jeszcze zlecieć. Zobaczcie, mamy drugie już spotkanie z wilkiem. No i to jest właśnie rzecz, której już nawet jakbym się cofnął, tak, jakbym olał to, że znajdzie, jak wam nie pokazałem na tamtym nieudanym nagraniu, no to tego wilka bym wam już nie pokazał, bo on się nie respi. A faktycznie mamy tutaj kolejne spotkanie z nim. O, już padł, ciekawostka. W ogóle... bo tak, no to jest trzecie podejście, tak? To już tłumaczyłem wiele razy, ale to jest dosyć zawiła sprawa, więc tłumaczę to wielokrotnie, bo... No mam nadzieję, że czaicie, o co mi chodzi, nie? Ale wolę po prostu powtórzyć. Czyli to jest trzecie podejście ostatecznie, tak? I jak pierwszy raz tutaj wszedłem, nie wiedziałem oczywiście, jak to działa, jak zobaczyłem, że biegnie na mnie pięć wilków i jeszcze ten duży, no to ja się po prostu wycofałem, tym bardziej, że teraz idzie na tyle spoko, że mam sześć stusów jeszcze przy sobie, nie? Natomiast przy pierwszym podejściu, kiedy to wszystko było dla mnie nowością... No jeszcze jeden wilk, nawet może jest ich nie pięć, a jeszcze więcej. Tak czy siak, no wtedy miałem jednego estusa, nie? Więc jak zobaczyłem, że jest ten duży wilk w towarzystwie mniejszych, to po prostu zacząłem uciekać. Uciekłem gdzieś tam i te małe wilki pobiegły za mną, wybiłem je, a dużego wilka już nie było. Czyli jeżeli uciekniemy, to on po prostu znika. I wróciłem tutaj, nie pojawia się on ponownie wtedy. I martwiłem się, że jakiś ciekawy drop mógł mi z niego przepaść. Ale jak widzicie, z niego lecą duże odłamki i nic ponadto, nie? Także żadna strata, w razie gdyby wam ten wilk zniknął, to nie ma się czym przejmować tak naprawdę. No expa może, nie wiem czy w ogóle z niego exp, w sensie czy dusze z niego lecą. No, to jest miejscówka, którą pokazywałem wam w odcinku ubiegłym i tutaj mamy znajdźkę. To chyba też nie jest jakoś nic super. O, duża dusza niezłomnego bohatera. Oczywiście na NG tutaj, na nowej grze, znajdujemy jakąś pomniejszą duszę, nie? Ta też jest zwiększona z tytułu NG+. I tą drogą wracamy sobie prosto do ogniska. Ja jeszcze dusz na level nie mam, zresztą powiem wam, że levelowanie na tej postaci, to ognisko jeszcze jest nieodpalone oczywiście tutaj, bo ja szedłem prosto z pierwszego ogniska do wieży. Na tej postaci już nawet nie zależy mi jakoś za bardzo, żeby levelować, bo ona już i tak chyba jest over level w kontekście ewentualnego PvP czy koopa, a po cóż jeszcze bardziej sobie levelować, no nie wiem, może będę levelował w sumie pewnie, może kiedyś mi przyjdzie ochota faktycznie nabijać platynę, no to wtedy level się przyda do PvE chociażby. Dobrze, słuchajcie, ścieżka główna obecnie wiedzie tędy. No i tędy też się w tym odcinku źle nagranym udałem, ale jeszcze właśnie będziemy musieli się udać ponownie. Tutaj nie wiem, czy będę w tym... Czy w pierwszym odcinku pokazywałem to miejsce, albo czy pokazywałem je w odcinku trzecim. To jest drugi, tak? No to pokazuję w razie czego. Mamy tu kamień pokutny, dwie muchy i nic ponadto. A naszym celem obecnie podróży jest tamta miejscówka. Dotrzemy do kolejnego ogniska i będziemy odcinek kończyć. Niemniej powiem wam, że z całego... Oj, jaszczurka tu jest. No
Ona się w tym śniegu dosyć mocno zakamuflowała. Dużo odłamek tytanitu, no to naprawdę było warto ją gonić. To była ironia oczywiście. Ta lokacja tam na dole, nie będę wam zdradzał jej nazwy na razie może, to jest, powiem wam, że moje ulubione miejsce z tego całego DLC. Oczywiście tutaj już znam to całe DLC, tak jak mówiłem, bo przyszedłem już i dogrywam ten odcinek, żebyście jednak mieli całość, żeby nie brakowało tego etapu. Ale no, od kolejnego odcinka już nie będę wiedział co, jak i gdzie, nie? Więc znowu będzie w zasadzie na ślepo. Tutaj mamy zjazd. Ciekawe, to jest pierwszy i jak na razie na gruncie mojej wiedzy jedyny tego typu zjazd w Dark Souls 3. Slide. Jeden slide był też w pierwszej części Soulsów, w głębinach. I nie kojarzę więcej, żeby było gdziekolwiek tego typu zjazdów. Może jeszcze w Ring City jakiś będzie. Tu jest miejscówka, która jest naprawdę ładnie zaprojektowana. To muszę przyznać, że... W ogóle Ashes of Arendelle jest ładnie zaprojektowane. Na podsumowania myślę, że przyjdzie czas. Może na początku Ring City jakoś tam podsumuje to DLC. No tutaj nie będę jak najbardziej mówił, no bo nie chcę żadnych spoilerów wam robić, także odpuśćmy sobie. Mamy dwie ścieżki, jedna jest tam na górę i tam są ze skoki i to sobie pójdziemy tam później raczej. Na razie pójdziemy sobie tędy i zobaczcie, mamy nowych przeciwników. Ten chyba w ogóle nie żyje. A, żyje, ale nie dało się go oznaczyć. Ciasto z łajna z nich dropi. To są jakieś takie krótko podobne istoty. I one nawet nie mogą wstać. I tak naprawdę my tutaj trochę robimy rzeźnie winiątek, bo te istoty naprawdę nie stanowią żadnego zagrożenia dla mnie, więc o, ten potrafi plujnąć czymś, co zatruwa lub nakłada toksynę. Ale to jest raczej wszystko, co oni potrafią. No przynajmniej ja nie miałem okazji się przekonać, żeby oni robili coś więcej. Ciasto z łajna i ciasto z łajna z łodygą zbieramy, bo jak wiadomo, już wiemy, dzięki kryształowemu mędrcowi może się to przydać. Ten wróg się tu pojawia, który był już w lochach Irytylu i w zbezczeszczonej stolicy. I takich chyba wrogów jest tutaj dwóch albo trzech w tym całym DLC. Takich wrzucili nie wiem po co. Chociaż w sumie no... Jakby wiecie, Irytyl w Mroźnej Dolinie to oczywiście oznacza kolegę Pontyfika, nie? No bo to jest jego miejscówka, on sobie tam rządził z tamtego miejsca. Znajdujemy też ten czar, jeden tutaj znaleźliśmy już, jeden czar, który nawiązuje do Pontyfika i mówi nam, że Pontyfik Sullivan właśnie pochodzi z Arendelle, tak? Więc może to jest jakieś nawiązanie, że te istoty są jakoś związane z Pontyfikiem w takim razie? Bo zbezczeszczona stolica również lorowo jest z Pontyfikiem powiązana, więc wychodziłoby na to, że te plugawe istoty, nie mówię o tych tutaj kruczych, a o tych... no o tych, co mówiłem, że są dwie w tym całym DLC. No to... To co? No to te właśnie istoty też są w zbezczeszczonej stolicy. Rozkwitający zielony pąk to oczywiście... Ulepszona wersja zielonego pąka, który zwiększa regenerację staminy. Tu mamy na górze przedmiot, ale na ten moment nie ma możliwości, aby go zdobyć. I za chwilę będziemy mieli w ogóle jeszcze nowego wroga. I powiem wam, że to jest moim zdaniem najniebezpieczniejszy typ przeciwnika w tym DLC. Po prostu jest naprawdę hardkorowy. Mam nadzieję, że jakoś pójdzie teraz z nim, ale... Zobaczcie. To, moi drodzy, jest krótszy rycerz. Występuje on w dwóch wersjach. W tym odcinku będziemy mieli okazję poznać tego. Dobra, udało się go zaspamować, ale... to dlatego, że już wiem na tym etapie, że faktycznie na ten typ krótszego rycerza spam wielkim mieczem jest najlepszym wyborem. Poza tym też to, że po prostu Sir Wagnar Royce jest w stanie wykonać naprawdę mnóstwo tych ataków Claymorem. No i to też mi bardzo ułatwiło tę walkę. Natomiast kiedy gramy Nihilestem, no to przyznam, że tak łatwo nie jest. Ach, wspaniały widok. No to trzeba przyznać, że tak.
że to jest dosyć wspaniały widok. I co więcej, tam też można się dostać, ale zanim my tam się dostaniemy, to sporo jeszcze dusz upłynie. A, coś ciasto złajne jakieś dropnęło tutaj. A nie. Duża dusza niezłomnego żołnierza czy kogoś tam. A to w takim razie to nie był drop, tylko to w ogóle była znajdźka po prostu. I tutaj mamy jakąś kolejną znajdźkę. Jest NPC. I właśnie no, rozmowę z tym NPC-em też straciłem, a ona dosyć dużo lorowo wyjaśnia. Choć przyznam, że nawet po przejściu Ashes of Ariandel nadal ten lore nie jest dla mnie tutaj zbyt oczywisty. Oh. Well, there is nothing forlorn about you. You must be the other Ash, I suppose. Oh, powiedz mi, może jestem pobiorny. You have come. Oh, wondrous Ash, grant us our wish. Make the tales true and burn this world away. My lady must see flame, and you have only to show her. You are ash, are you not? Is it not fire that you seek? Surely you have seen the rot that afflicts our world. But that witch fooled the good father and buried the flame. After we had all made up our minds, too. So, please, grant us one wish. Make the tales true, and burn this world away. My lady must see flame, and you have only to show her. No i on powiedział naprawdę ważne rzeczy. Po pierwsze, jest jego pani, tak? Jakaś. No może chodzi o Fridę. I mówi też o innej pani najprawdopodobniej, która jest wiedźmą, tak? Że ona okłamała dobrotliwego ojca i, że tak powiem, jakby ukryła ogień przed tym światem, tak? Sprawiła, że zgnilizna toczy ten świat. Więc może chodzi o kogoś innego, a może to Fridę właśnie. No i moi drodzy, to będziemy musieli się przekonać, że tak powiem, na własnej skórze, jak to dalej wygląda. Niemniej, wygląda również na to, że ci krukoludzie tutaj, których wyrzynamy, oci właśnie, kto akurat potrafi robić, oni tak naprawdę są tutaj umęczeni tą zgnilizną, są w pewnym sensie niewolnikami tego świata i to powoduje, że zabijanie ich jest dla mnie no, w dużej mierze przykre. Tu mamy kolejny bonfire i wiecie co, jeszcze jest jeden fragment lokacji, który przejdę, ponieważ też no potem już go nie nagrywałem, bo to było jeszcze w tym odcinku. Ej, którędy to się szło, się zastanawiam. Musimy się dostać tam na górę. Dobra, tego już do spokoju ziebniemy. Tutaj jest jeden przeciwnik i poza nim nic nie ma. Żadnego wejścia tutaj nie znajdziemy. Którędy się tam wchodziło? Teraz mam naprawdę zagwozdkę. No to trochę się poszwędamy w takim razie. A ten nie żyje. Tutaj mamy drzwi, które są do otwarcia z drugiej strony. Jumpscare oczywiście. Nie może jumpscare'ów brakować. Tutaj kolejne. To są... Jedne z tych drzwi są w pewnym sensie skrótem, można tak powiedzieć. Ale o tym przekonamy się też w kolejnych odcinkach. Coś mi się wydaje, że tędy trzeba będzie pójść, oj, bo mnie zaraz zatrują lub zatrzymują, nie wiem co to jest za status, bo jeszcze nigdy mi go nie nabili i nie chcę sprawdzać. O dobrze, tędy wiedzie ta ścieżka. Zdobędziemy naprawdę fajny przedmiot idąc tędy. Dobrze, ten koleżka jeszcze... Dwóch was jest? Ciasto z łajna złotego. Wyglądało jakby tam był jeden. No dobrze, tu sobie przeskoczymy. Cyk. Co tu jest na dole? Aha, to jest ścieżka, którą szedłem już przed chwilą.
Tu mamy bonfire w tym budynku, o, widać teraz. I dusza, oczywiście po raz kolejny, tak samo tutaj na NG Plus jest ona większa. I mamy, moi drodzy, tędy zeskok do tej znajdźki, do której nie mogłem się dostać wcześniej i mam nadzieję, że uda się zeskoczyć, bo w przeciwnym razie... Oj! No i oczywiście, że się nie udało. No to spróbujemy sobie tego krótszego rycerza przebiec, ponieważ nie mam ochoty z nim walczyć absolutnie. No bo oczywiście usiadłem przy ognisku, więc on się zrespił, nie? To jest wróg, który się respi. To jest naprawdę, moim zdaniem, ta łatwiejsza wersja Krótszego Rycerza do pokonania, a trudniejszą poznamy w odcinku następnym. Także zachęcam do tego, żebyście kolejny odcinek też obejrzeli. Przy okazji zachęcam was również do subskrybowania kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Dzięki temu będziecie na bieżąco z moimi odcinkami. No i oczywiście w istotny sposób pomożecie w rozwoju tegoż kanału. Co jest szlachetne samo w sobie. No to, że Backstab nie będzie, to się nie spodziewałem. No naprawdę warto, żebyśmy ten przedmiot, do którego się zaskakuje, zdobyli, ponieważ sami zobaczycie, że to jest mega rzecz. Nie chcę póki co zdradzać. Jak tu w mądry sposób... A właśnie, bo tutaj mnie coś tutaj przesunęło i to spowodowało, że tam nie zaskoczyłem. Jest, mamy to, dobrze. Krucze pióra, moi drodzy, i to jest broń drugiego typu kruczych rycerzy. Czyli taki rapier i pewnego rodzaju sztylety, można by rzec, czy jakieś takie noże, zresztą zaraz zobaczycie. Kiedy trzymamy to w jednej ręce, to jest to właściwie zwykły rapier. Mam pchnięcia tego typu, teraz będę pewnie robił bardzo małe obrażenia tym, no tak, bo po pierwsze jest nieulepszony, a po drugie to jest raczej broń deksowa. Tak wygląda mocny atak, również pchnięcie. Natomiast, kiedy wyposażymy sobie w dwie dłonie, no to zobaczcie, mamy dual wielding i w jednej ręce trzymamy ten rapier, w drugiej natomiast te szpony. Ale jak widzicie, te szpony nadal nie atakują, więc możecie zapytać, a po cóż nam te szpony? A te szpony są nam po to, że możemy, zobaczcie, robić taki wyskok i atak na dystans. Obstawiam, że ten atak może również nabijać krwawienie, ponieważ... Czy rycerze mają to do siebie, że krwawienie nabijają? No, jak widzę tutaj, to naprawdę sadzi żałosne obrażenia. Niemniej obstawiam, że jeżeli broń jest ulepszona i jeżeli mamy mocno rozwiniętą zręczność, no to pewnie te obrażenia są adekwatnie większe. No, powiedzmy, że jakbyśmy mieli to na plus 10, to oni by pewnie i tak schodzili na hita, nawet przy... czy może maksymalnie na 2, nawet przy mojej zręczności. Zresztą Sir Wagner chyba... No ma 27 zręczności, to nie jest tak mało wcale, no ale to jak widzicie jest zdecydowanie bardziej pod siłę postać. 40 siły, 40 wytrzymałości, 40 witalności. To są jego główne staty. Trochę zdaje się, że mniej zbalansowana postać niż Sir Nihilest. I jeszcze jest jeden atak w sumie, który można tym wykonać, a mianowicie na L1 właśnie jest uderzenie tymi szponami, nie? Czyli możemy zrobić dziabnięcie. O, to się łączy nawet w ten sposób, ej to. Fajne. Aha, czyli jak zrobię R1 i L1 to jest takie coś, a jak zrobię R1... Ej, to fajne. No naprawdę powiem wam, że to jest... no druga broń z DLC, którą znajdujemy, bo pierwszą jest ten topór, może też go wam pokażę przy okazji. I ta broń jest moim zdaniem na maksa wyczesana. Gdybym miał postać pod Dexa, to na bank bym sobie tę broń ulepszył i byśmy z nią pomykali. Gdzież jest ten topór? Ile mam tych kartuskich zakrzywionych mieczy, po prostu. Topór zabójcy smoków, topór wojenny z Milwood. Możecie sobie obadać opis. Zobaczymy, jak wygląda specjalny skill. To jest zresztą pewnie broń pod siłę, co? Tak, no co się skaluje z siłą, trochę też ze zręcznością. Także myślę, że dla postaci pod siłę całkiem spoko ten topór może być. To były ataki szybkie, to jest atak mocny. I w dwóch rękach... No, typowe ataki, ale obadajmy sobie atak specjalny. A, czyli zobaczcie, no robimy szarże i wzmacniamy się najwyraźniej. A czy na L1 jest jakiś inny? Nie, na L1 mamy gardę po prostu.
No może to być przydatne w walce, bo naprawdę, zobaczcie, mega duży dystans pozwala nam to pokonać. Także może jakiś fajny styl walki można by było z tym toporem sobie uzyskać. No tak czy siak, ja wracam sobie do ciężkiego Claymora plus 10, no i w sumie kończymy ten odcinek. W następnym sobie już razem z Sernich i Lestem wyruszymy od tego ogniska, które tutaj odblokowałem. A z Sir Wagnarem Roycem żegnamy się. Mam nadzieję, że nie będziemy musieli już się z nim spotykać, bo to będzie postać awaryjna. Tak czy siak, cieszę się, że ma on dostęp do tego DLC Ashes of Ariandel. No niestety nie ma on dostępu do tego drugiego DLC, do Ringed City, ponieważ jak odpaliłem grę, no to kolega Wagnar był w Irytylu, w lochach Irytylu był. Czyli w sumie już zaszedłem daleko na tym NG+, dosyć, aczkolwiek no, wiecie, żeby dotrzeć do Ringed City, to trzeba pokonać wszystkich władców Pogorzelisk, ponieważ do Ringed City przenosimy się z lokacji Piec Ostatniego Płomienia, a ta lokacja jest, wiadomo, dostępna po złożeniu wszystkich popiołów władców na ich tronach. Dzięki, że byliście ze mną w tym odcinku, do zobaczenia w następnym i na razie.